Ewentualnie jeszcze chciałabym się dowiedzieć, jak będzie wyglądało głosowanie nad wnioskami. Uchwałę pan prezydent ma wydać zarządzenie dotyczące trybu, metod, formy środków głosowania. Po konsultacjach, bo konsultujemy właściwie wiele rzeczy ustawicznie, na razie obowiązuje pogląd taki, że głosowanie będzie miało charakter tradycyjny. Czyli będzie to głosowanie osobiste, tak, poprzez osobiste stawiennictwo się w punktach. No minimalna sieć punktów to są punkty konsultacyjne, które były do tej pory czynne. Może mogą być też, mogą to być też więcej niż tylko punkty konsultacyjne. Na przykład może to być miejsce w Alfie, także wykorzystane do głosowania. I oczywiście tradycyjną metodą są też, jest głosowanie przez pocztę. Bo ponieważ proszę zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od konwencjonalnych wyborów, te wybory nie mają charakteru tajnego, one są jawne. Czyli trzeba się z imienia i nazwiska zadeklarować, ponieważ brak możliwości identyfikacji osoby wyklucza możliwość identyfikacji okręgu, w którym ta osoba zamieszkuje, no i sprawdzenia, czy jest po prostu osobą uprawnioną. Także na razie wchodzi w grę konwencjonalne. My z różnymi podmiotami dyskutujemy. Mieliśmy ostatnio wizytę jego podmiotu, który się profesjonalnie zajmuje systemami do budżetu obywatelskiego. Myślę, że na takie pogłębione spotkanie z Radą i z przedstawicielami przynajmniej Rady Urzędników umówiliśmy się na koniec czerwca. Kiedy będzie głosowanie? Głosowanie będzie w ostatnim tygodniu czerwca i będzie trwało cały tydzień roboczy i dwa dni, znaczy cały tydzień, tak? 7 dni, 5 dni roboczych i 2 dni nierobocze. I jeszcze na koniec, ponieważ Państwo złożyli wiele podziękowań, ponieważ mi przyszło przewodniczyć zespołowi, ja chciałbym jeszcze jednej grupie uczestników tego projektu podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować wolontariuszom. Wprawdzie ja tylko skromnie, nieoficjalnie, myślę, że oficjalne podziękowania dla wolontariatu będą trochę później. No myślę, że to jest jeden z elementów projektu, który się naprawdę udał u nas bardzo dobrze. Dziękuję.